Proszę Państwa, wstawiamy obrady. Proszę o chwilę dyscypliny. Wstawiamy obrady. Proszę Komisję Skrutacyjną o przedstawienie wyników głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie na sesji Rady Miejskiej z zaległym 21 listopada 2018 roku w celu przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Komisji Dyrektora Monika Żołądkiewicz, członek Komisji Teresa Jakubiec, członek Komisji Mirosław Adama Mićko stwierdza, co następuje. Rada Miejska w Zalewie liczy 15 radnych, na sesji obecnych jest 15 radnych. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie zgłoszono jednego kandydata, Krzysztofa Gabrysia. W głosowaniu udziało się 15 radnych, liczba kart wyjętych z urny 15, liczba głosów ważnych 15. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów. Pan Krzysztof Gabryś 15 głosów, minimalna liczba głosów konieczna do ważnego wyboru to 8. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie został wybrany pan Krzysztof Gabryś. Dziękuję, gratuluję radnemu wybranemu na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, panu Krzysztofowi Gabrysiowi. Życzę owocnej współpracy. Proszę o zabranie głosu.
przewodniczący, uczniom bardzo dziękuję za powierzone zaufanie. Są to tak masowe głosy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do podjęcia uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie. Proszę przewodniczącego Komisji Instytucyjnej o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie. Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania potwierdzonego protokołem Komisji Skrutacyjnej na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie został wydany pan Krzysztof Galdoś. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przejdziemy do przegłosowania tej uchwały. W razie kto z koleżanek kolegów radnych jest za przyjęciem zaprezentowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę pana wiceprzewodniczącego o zajęcie miejsca. Zgodnie z porządkiem obrad, jesteśmy w punkcie 10. Przechodzimy do wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu. Przypominam, że zgodnie ze statutem gminy Zalewo Komisja Rewizyjna liczy 5 członków, w tym przewodniczący komisji. I teraz mamy przedłożone deklaracje wcześniejsze co do składu komisji rewizyjnej. Mamy wpisanych 5 osób. Jest też propozycja radnego. Chciałbym tutaj z tego miejsca zaproponować stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej koledze Dariuszowi Mizgowskiemu, koledze radnemu. Kolega już kiedyś pracował, w drugiej kadencji był radnym Rady Miejskiej w Zalewie, był członkiem i przewodniczącym komisji rewizyjnej, członkiem komisji rewizyjnej, sprawnie współpracował z komisją i radą i zgłaszam kolegę Darka Mizgowskiego na funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Czy kolega Darek Mizgowski wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury spośród członków komisji rewizyjnej, które zostały zgłoszone? Przeczytam osoby, które wyraziły chęć pracy w komisji rewizyjnej. Tak jak wspomniałem, to kolega Dariusz Mizgowski, kolega Jan Gal, koleżanka Iwona Głąb, kolega Mirosław Mićko i koleżanka Ewa Mykołyszak. W związku z brakiem innych kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej przejdziemy do projektu uchwały. Przejdziemy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jednolity tekst dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994, ze zmianami oraz stosownie do treści paragrafu 48 ust. 2 Statutu Gminy Zalewo uchwala się, co następuje. Rada Miejska w Zalewie, mając na celu kontrolę działalności burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, powołuje komisję rewizyjną w niżej wymienionym składzie. Pan Dariusz Mizgowski, pan Jan Dal, pani Iwona Głąb, pan Mirosław Mićko, pani Ewa Mykołyszek. Po zasięgnięciu opinii poszczególnych członków komisji
komisji. Na przewodniczącego tej komisji Rada Miejska wybrała pana. I tu przejdziemy do głosowania. Najpierw powinien być przewodniczący przegłosowany. Ale w związku z tym, że mamy kandydaturę jedną, nie było zgłoszonej większej innej, znaczy nie była żadna inna osoba zgłoszona na przewodniczącego tejże komisji, wnioskuję z tego, że członkowie komisji wyrazili zgodę na funkcję, aby pan Dariusz Niezgorski objął funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Mogę pomóc? Właśnie tak, bo... No ale przepraszam, dostałem materiał, pracuję na materiale, w związku z tym może tak. Chwilę, proszę pana, jeszcze tak. W naszym statucie gminy jest zapis, że Rada Miejska wybiera przewodniczącego komisji rewizyjnej i również członków komisji, spośród członków komisji rewizyjnej. Mieliśmy taki lapsus kilka lat temu, że przewodniczący był wybrany oddzielnie i potem była dyskusja, czy on był członkiem komisji rewizyjnej, czy nie. Pamiętacie państwo tej sytuacji. Dlatego jest taka konstrukcja uchwały, że Rada Miejska, realizując swoje uprawnienia, wybiera przewodniczącego, i który jest jednocześnie członkiem komisji tej pięcioosobowej. Dlatego to jest łącznie. Pan Niezgorski będzie przewodniczącym i członkiem komisji rewizyjnej. Tak należy rozumieć ten projekt uchwały i ten akt głosowania. Państwo podejmiecie, bo w części drugiej tej uchwały są pozostałe cztery nazwiska, co do których nikt nie zgłosił z Wysokiej Rady żadnych zastrzeżeń. W takim razie, koleżanki i koledzy, przechodzimy do głosowania przedstawionego projektu uchwały. Wrócę do paragrafu drugiego, czyli po zasięgnięciu opinii poszczególnych członków komisji, tutaj po prostu wyrażana przez państwa wolę, na przewodniczącego tej komisji Rada Miejska wybierze, i to jest propozycja Dariusza Niezgorskiego, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zostało nazwisko. Też odczytałem. W związku z tym, z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji? Proszę o naciśnięcie guzika podniesienia ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przejdziemy teraz do wyboru przewodniczącego, punkt 11 dzisiejszego posiedzenia. Wybór przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz jej składu. Ja proponuję, abyśmy dokonali następującej, żeby już dokonali tego wyboru w następującej kolejności. Najpierw zaprezentujemy osoby, które chcą przewodniczyć tej komisji. Zatwierdzimy głosowanie osobę, która będzie przewodniczyła tej komisji. Następnie odczytam projekt uchwały łącznie ze składem i funkcją przewodniczącego czy przewodniczącej tej komisji. Korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałbym zgłosić na przewodniczącą komisji zgodnie z złożoną deklaracją panią Halinę Krajnik. Jest to komisja nowa, powołana. Jej zadaniem będzie rozpatrywanie skarg na działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych na obywateli do Rady. Znając panią Halinę Krajnik z naszej współpracy już wieloletniej w ramach samorządu, jest to osoba, która w bardzo wyważony sposób będzie podchodziła do wszelkich takich, znaczy tu mam na myśli skargi. Wnioski i petycje są zawsze jak najbardziej racjonalne. Mieszkańcy składają wnioski konkretnych, uzasadnionych celów. Natomiast skargi, no, trzeba podejść do tego w taki sposób wyważony, spokojny, na chłodno. Słowami czasami łatwo kogoś skrzywdzić, bo słowa przepraszam nie zawsze wystarczą. A one nie czasami nie ukryją tego bólu, który pozostaje. W związku z tym moja propozycja, Halinka, która jest osobą właśnie spokojnie i na sposób taki wyrachowany, spokojny, będzie w stanie przewodniczyć i rozpatrywać te wpływające skargi. Czy koleżanka Halina Krajnik wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy są może inni kandydaci lub kandydatki na wyżej wymienione stanowisko przewodniczące? Dobrze.
Ja przeczytam może skład tej komisji. W skład tej komisji wchodzą kolega Krzysztof Gawryś, koleżanka Karina Krajnik, koleżanka Dorota Obszańska, koleżanka Violetta Żołąbkiewicz, koleżanka Teresa Jakubiec. Czy uchwali? W związku z brakiem innych kandydatów jest zgłoszony zamykam listę kandydatów na przewodniczącą tej komisji. Przejdziemy teraz do przegłosowania stanowiska przewodniczącej, a potem uchwałę razem ze składem. Czyli kandydatura pani Krajnik, czy... Tak, na przewodniczącą komisji skarg i wniosków i petycji. Kandydatura, mogę tak pisać? Tak. Przejdziemy do przegłosowania. Kto z koleżanek kolegów radnych jest za wyborem pani koleżanki Kaliny Krajnik na przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Proszę podniesienie ręki na wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Jednogłośnie 15 osób. W takim razie przejdziemy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji. Na podstawie artykułu 18b ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, jednolity tekst Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami oraz artykuł 18b ust. 1 oraz ust. 2 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, jednolity tekst Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 130, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Zalewie, mając na celu rozpatrywanie skarg na działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli, powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w niżej wymienionym składzie. Odczytam skład. Kolega Krzysztof Gawryś, koleżanka Kalina Krajnik, koleżanka Dorota Obszańska, koleżanka Violetta Żołąbkiewicz, koleżanka Teresa Jakubiec. Paragraf 2. Po zasięgnięciu opinii poszczególnych członków komisji na przewodniczącego tej komisji Rada Miejska wybrała panią koleżankę Halinę Krajnik. Panią Halinę Krajnik. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Przejdziemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Wybór przewodniczących pozostałych komisji stałych oraz ich składów osobowych. Według przedstawionego, przedłożonego przez państwa zaangażowania w poszczególne komisje. Będziemy teraz ustalali składy poszczególnych komisji i przewodniczących. Zaczniemy może takiej samej procedurze. Najpierw wybierzemy wśród składu komisji. Ja przeczytam ten skład komisji. Osobę, która zadeklarowała, jeżeli nie będzie takiej osoby zadeklarowanej na przewodniczącego, wskażemy na przewodniczącego. Jeżeli ten przewodniczący uzyska naszą aprobatę, przejdziemy do odczytania. To jest uchwała, tak? Jedna uchwała dotycząca wszystkich komisji, tak? Dobrze. W takim razie dobrze. Przejdziemy najpierw do Komisji Budżetów zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. Projekt uchwały jest następujący. Najpierw będzie Komisja
Budżetu Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, następnie Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Poszli i Ochrony Środowiska, Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług i poszczególne składy tych komisji, które będą odczytane. I teraz do Komisji Budżetu Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania wyraziły swój akces następujące osoby. Kolega Krzysztof Przybylski, koleżanka Iwona Głąb, kolega Alfred Tuszkowski, koleżanka Halina Krajnik i koleżanka Teresa Jakubiec. W związku z tym, że koleżanka Teresa Jakubiec wyraziła chęć przewodniczenia tej komisji, pytam, czy wyraża zgodę. Tak. Dziękuję bardzo. Koleżanka współpracowała ze mną w tej komisji w ostatniej kadencji. Razem się pracowali, tworzyli całą, znaczy tworzyli, nie, też może tworzyli budżet, bo to może budżet odpowiada pan burmistrz, pani skarbnik. Natomiast jakby współpracowaliśmy przy jego tworzeniu i jego wykonywaniu. To może w ten sposób. Czy są może inne kandydatury spośród wymienionych ze składu komisji? W związku z brakiem innych kandydatów przejdziemy do przegłosowania. Tak. Przystępujemy do głosowania za powierzeniem stanowiska przewodniczącej Komisji Budżetu Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania koleżance Teresie Jakubiec. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za powierzeniem? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnienie przycisku, przepraszam. Jednogłośnie, w związku z tym nie będziemy. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do wyboru przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Akces do wyżej wymienionej komisji złożyli koleżanka Greta Żołądkiewicz, kolega Mirosław Czyszek i kolega Alfred Truszkowski. Trzy osoby złożyły. Oczywiście na dzień dzisiejszy no, to nie oznacza, że to się nie zmieni. Po prostu podejrzewam, że te komisje doszlifują jeszcze i będzie skład poszerzony. Jako przewodniczący będę uczestniczył w posiedzeniach komisji razem z wiceprzewodniczącym w miarę możliwości będziemy poszczególne komisje. Czy ktoś może jeszcze wyraża chęć uczestniczenia w tej komisji? Dobrze, w związku z tym, że na dzień dzisiejszy nie ma, mamy trzy osoby w tej komisji. Swoją wolę przewodniczenia tej komisji wyraziła koleżanka Wioletta Żołądkiewicz, współpracuje z koleżanką od kilkunastu już lat przez stronę przygotowanie pedagogiczne. Myślę, że bardzo niesamowity zmysł artystyczny, jeżeli ktoś uczestniczył w występach w Domu Kultury, to prowadzenie tych wszystkich przygotowań. Tak, to jest coś niesamowitego. Z drugiej strony ma przygotowanie psychologiczne. Czy koleżanka wyraża zgodę? Pozostało jeszcze dwóch kolegów. Kolega Mirosław Czyszek, kolega Alfred Ruszkowski. Tak. Nie no, pytam, czy jesteście tym dwóch, czy który z was może ma chęć przewodniczącego? Nie. Dziękuję bardzo. Mają zdolności artystyczne. Rozumiem. W takim razie przejdziemy do głosowania. Oczywiście. Kandydata pani Wioletta Żołądkiewicz na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Tak brzmi. Przewodnicząca już poprawki też.
przewodniczych on chce. Ministra też. No, ministra. Dobrze. Koleżanki, koledzy, radni, przechodzimy do głosowania. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za powierzeniem funkcji przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych koleżance Wiesławie Rząskiewicz, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika. Dziękuję jednogłośnie. W związku z tym przeciw, wstrzymanych się nie ma. Przejdziemy do głosowania. Wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska. Członkowie niżej wymienionej komisji, czyli zgłosili akces do komisji, to jest kolega Dariusz Nizgorski, kolega Krzysztof Kowalski, kolega Żanka Dorota Obszańska, kolega Krzysztof Gawryś, kolega Mirosław Mićko i kolega Krzysztof Truszkowski. Akces na przewodniczy. Co? Krzysztof Truszkowski. Sześć osób, tak. Tak, nie ma żadnych. Akces na przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska wyraziła pani Dorota Obszańska. Czy koleżanka wyraża zgodę? Czy są jeszcze inne kandydatury? Przybylski Krzysztof. Czy kolega Krzysztof Przybylski wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. W takim razie ogłaszam 5-minutową przerwę, w związku z tym, że mamy dwie osoby, będziemy głosowali jawnie, przygotujemy całą procedurę wyboru, 5 minut przerwy. Thank you.
Byłam właśnie przewodniczącą tejże komisji.
myślę, że pomimo to, że jestem pielęgniarką, dałam sobie radę również pierwszy raz startując w ogóle jako przewodnicząca tej komisji. Miałam pod sobą też i miałam fajnych członków, którzy mi pomagali. Zapoznałam się z pracą komisji właśnie, zapoznałam się z pracą straży, z policji, także środowisko, które w tym momencie pani też obawiałam. Także trochę mi przepraszam może, bo trochę jestem taka kontynuująca pana, ale no co ja mogę powiedzieć? Proszę o głosy, jeżeli widzę, że pan Krzysztof Krzysztof wytoczył takie atuty, że faktycznie no ja jestem taka walutka przy tym, no ale trudno. Także bardzo dziękuję za uwagę i proszę o głosy. Dziękuję bardzo. Od razu przystąpimy do głosowania. Mamy dwie kandydatury. Głosujemy nad każdą kandydaturą osobno. Osoba, która uzyska najwięcej głosów za, staje się jednocześnie przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony PPOŚ i Ochrony Środowiska. Pierwszą osobą, którą głosujemy, jest to koleżanka Dorota Olszańska, pani Dorota Olszańska. I w takim razie przejdziemy do głosowania. Tak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, przepraszam, że tak technicznie wtrącam się, ale no jest problem, który wynika z ustaw i z naszego statutu. No, tego rodzaju głosowanie personalnych ja zawsze przestrzegałem zasady, że głosowanie tajne, ale niestety ustawa to ustawa, też głosowania są tajne, są tylko wskazane w przypadkach, więc to będzie głosowanie jawne. Ja myślę, że pani koleżanka radna, pani radna Olszańska i pan radna nie będę mieć żadnego do tych osób, to demokracja. Natomiast chciałbym, panie przewodniczący, techniczną sprawę. Każdy z radnych 15 ma trzy możliwości. Jest za panią radną, za panem radnym lub się wstrzymuje. Pamiętajcie państwo, że będziecie głosowali na dwie tury. Innymi słowy, pierwsze głosowanie to nie będzie ten, kto chce głosować na drugą osobę, w tym głosowaniu w ogóle nie powinien brać udziału. Taka jest moja logika. Jeżeli nie będzie chciał drugiej osoby, to też nie będzie udziału, bo się w ogóle wstrzyma. Czyli innymi słowy, będziemy mieli w dyspozycji, każdy z szanownych państwa radnych ma, jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się, ale to trzeba rozłożyć na radę. Czyli jestem tylko za tą kandydaturą albo za tą kandydaturą, a ilość pokaże, kto w ogóle ani jednej, ani drugiej osoby nie pobiera. No tak to technicznie, panie przewodniczący, musi wyglądać. Czyli jak podsumowując, raz tylko wyrażamy wolę za. Dziękuję. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za powierzeniem funkcji przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska pani Dorocie Olszańskiej? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku za. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę o chwilę cierpliwości, ponieważ nie było jednogłośne głosowanie, to chwilę zanim przeliczę i nie wszyscy głosowali. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za powierzeniem kandydatury przewodniczącego koledze Krzysztofowi Przybylskiemu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Trzeba
W wyniku głosowania pani Dorota Olszańska została 9 głosów, czyli większość. Pan Krzysztof Przybylski 5 głosów. W takim razie stanowisko tak, jeden wstrzymujący. W takim razie w związku z przyjętą zasadą stanowisko przewodniczącej komisji porządku, przepraszam, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony PPOSZ i Ochrony Środowiska zostanie powierzone pani Dorocie Olszańskiej. Przejdziemy teraz do głosowania funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Akces zgodów powyższej komisji złożyły następujące osoby. Kolega Jan Gal, kolega, Krzysztof Truszkowski, ja przepraszam Państwa, to kolega, koleżanka, powinien mówić Pan, Pani. Znaczy, to jest takie z naszego, powiedzmy, naszego oświatowego. My traktujemy się na takiej stopie koleżeńskiej, pracując z Komisją Budżetową w poprzedniej kadencji też. Starałem się w stopie koleżeńskiej, ale postaram się już od następnej sesji i do tego momentu zachować formę Panu Pani, w związku z tym Pani Ewa Mytołyszek i Pan Mirosław Przyszek. Akces na przewodniczącego Komisji Rolnictwa wyrazi Pan Mirosław Przyszek. Czy Pan Mirosław Przyszek wyraża zgodę? Ja ze swojej strony chciałbym zgłosić kandydaturę Pana Jana Gała. Czy Pan Jan Gał wyraża zgodę? Dziękuję. Wyraża zgodę. Dwie kandydatury są na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Przejdziemy do potem głosowania. Czy obaj panowie wyrażają chęć zabrania dwuminutowego przemówienia? Czy przejdziemy do głosowania? Jan Gał chce zabrać, znaczy przemówić, znaczy zaprezentować się przed nimi. Nie, panie, proszę. Proszę bardzo, kolega dyrektor czy chce zabrać głos. W tym czasie koleżanka, przepraszam, znowu pani. Szanowni Państwo, podejrzewam, że większość zna mnie osobiście i służbowo, że tak powiem. Jestem w Radzie już czwartą kadencję w tej chwili, albo w pierwszej kadencji. Może wrócimy oczywiście. Może do starcia. Jestem rolnikiem, mieszkam w Zatykach, mam gospodarstwo rolne. Tematyka rolna jest mi znana od podszewki. W Radzie w dwóch minionych kadencjach sprawowałem funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Teraz też chciałbym zostać przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. No cóż, no powtórzę się. Tematyka rolnicza jest mi znana, tematyka przedsiębiorcza też mi jest znana z racji tego, że gospodarstwa rolne to takie jakby mini przedsiębiorstwa i kierunki działania są podobne. Handel, kiedyś w handlu pracowałem, miałem własny sklep, też coś o tym mogę powiedzieć, też mam doświadczenie. No i cóż, to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że Pan Jan nie widzi potrzeby prezentowania. Co? Tak? Nie, proszę bardzo, bo myślałem, że... Nie, jeżeli chcesz zabrać głos... Nie trzeba, ale... Nie trzeba, jeżeli chcesz. Nie trzeba. Nie, no po prostu znają się, jak nie trzeba. Czemu? Nie pozwalam, to tak nie ciągnie za jedno. Myślę, że żarty robi z powodu. O co chodzi? Czy Pan Jan, pytanie było, czy ma Pan ochotę, podobnie jak Pan Mirosław Przyszek, powiedzieć parę słów? Proszę. Nazywam się Jan Gal, to na 61, byłem wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa.
Jestem związany z rolnictwem od młodych lat, do dnia dzisiejszego. Także rolnictwo jest mi bardzo znane. Co chodzi o handel, też prowadziłem handel prywatny. Tak więc, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Mamy do oddania głosy na dwóch kandydatów. Pierwszą osobą, którą jest zgodnie z alfabetem, czyli pan Mirosław Czyszek. Przejdziemy do głosowania. Formuła jest ta sama, czyli każdy z nas dysponuje jednym głosem za popierającym określoną kandydaturę na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. I przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za powierzeniem funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Ale proszę o bez komentarza. Przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za powierzeniem stanowiska przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług? Proszę dla pana Jana Gala. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania za 9, przeciw 0, wstrzymujących się 1 osoba. Wyniki głosowania świadczą o tym, że przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług na bieżącej kadencji będzie kolega, przepraszam, pan Jan Gal. W związku z tym przejdziemy do przegłosowania projektu uchwały z wpisaniem przewodniczących i składów komisji. Cała uchwała. Odczytam teraz, tak. Czyli przechodzimy do odczytania uchwały i przegłosowania uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji. Na podstawie artykułu 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jednolity tekst Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami oraz stosownie do treści paragrafu 15 ust. 1, paragraf 41 ust. 2 Statutu Gminy Zalewo uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Zalewie dokonała wyboru przewodniczących stałej Komisji Rady Miejskiej w Zalewie, a mianowicie Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, przewodnicząca pani Teresa Jakubiec. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, przewodnicząca pani Wioletta Żołąskiewicz. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony PPOŚ i Ochrony Środowiska, przewodnicząca pani Dorota Olszańska. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, przewodniczący Jan Gal. Paragraf 2. Rada Miejska w Zalewie powołuje skład osobowy stałych Komisji Rady w następującym składzie personalnym, to jest Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania. Przewodnicząca Komisji Teresa Jakubiec. Członek Komisji Krzysztof Przybylski. Członek Komisji
Iwona Głąb, członek komisji, Alfred Truszkowski, członek komisji, Halina Krajnik, członek komisji, Teresa Jakubiec. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Przewodniczący komisji Wioletta Żołądz-Kiewicz, przewodniczący członek komisji Mirosław Przyszek, członek komisji Alfred Truszkowski. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Zapłoszy i Ochrony Środowiska. Skład. Przewodnicząca komisji Dorota Obrzęska, członek komisji Dariusz Mizdowski, członek komisji Krzysztof Przybylski, członek komisji Krzysztof Gawryś, członek komisji Mirosław Niczkow, członek komisji Krzysztof Truszkowski. Komisja Handlu i Usług, Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług. Przewodniczący komisji Jan Dał, członek komisji Ewa Mykołyszak, członek komisji Krzysztof Truszkowski, członek komisji Mirosław Przyszek. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika. Wyniki głosowania: 12 za, przeciw 1, wstrzymało się 2 osoby. Uchwała wchodzi w życie. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu 13. Wnioski i zapytania radnych. Kto z pań i panów radnych ma wnioski lub zapytania? Proszę. Proszę pan radny. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, wiem, że pan burmistrz pracuje nad nowym statutem. Proszę uwzględnić taką moją uwagę, żeby w przyszłości wszystkie głosowania personalne odbywały się tajnie. Żebyśmy to mieli zapisane w statucie, bo później nie wiemy, czy można z głosowania jawnego zrobić głosowanie tajne. Być może można, nie wiemy, nie ma tutaj radcy prawnego. W statucie mamy zapisane, że nie, więc się kierujemy statutem, czy co. Nie jest zapisane, że nie, tylko jest zapisane, że jawne. Tak, no, że głosowanie jawne. Tajne są tylko głosowania na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Zresztą cała Rada, właściwie nie cała Rada, trzeba będzie powołać nową komisję statutową i nowa komisja statutowa będzie pracowała nad statutem jeszcze. Bo ja rozumiem, że stara już jest nieaktualna ze względu na to, że osoby, które były w komisji statutowej, nie są w tej chwili w Radzie. Więc by trzeba było chyba się na tym pochylić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne zapytania lub wnioski? Dziękuję. Czy może wśród gości zaproszonych są pytania? Dziękuję bardzo. W związku z brakiem pytań przechodzimy do punktu 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. Proszę bardzo pana burmistrza o odpowiedź na przedstawione pytanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, znając porządek obrad, czekałem, żeby ten punkt doszedł do realizacji i odpowiadam. Panie Radny, Panie Mirosławie, kadencja się zakończyła 16 listopada i dorobek Komisji Doraźnej z tamtej kadencji oczywiście nie przepada, ale nie został dokończony. I to jest to, że ja pracuję nad statutem, tylko radca prawny dostał z pewnymi wskazaniami w wyniku posiedzeń Komisji Doraźnej moich osobistych uwag. I aktualnie nad tym pracuję. Ja włączyłem jeszcze do tego prośbę o pomoc organu nadzoru, bo tam są pewne niuanse. To, o czym pan przed chwilą powiedział, panie radny, to jest sprawa, która też, ja mówiłem o niej w kuluarach i tutaj, że mam pewne wątpliwości, ale ustawa o samorządzie gminnym wprost wskazuje, które głosowania są tajne i kończy temat. Ja od 90 roku jestem w samorządzie i zawsze uważam, że w sprawach personalnych głosowania powinny być tajne w momencie, kiedy są dwie kandydaty. Przyczyn oczywistych, ale przyjmuję tę uwagę i po prostu przeanalizuję z prawnikiem, czy jest możliwość takiego zapisu wprost, żeby nie było już takich sytuacji, gdzie dyskutujemy, ile miał postąpić. Natomiast w świetle aktualnych zapisów i ustawowych, i statutowych w naszej gminy, no wychodzi, że tego rodzaju głosowania odbywają się w trybie jawnym. Także uwagę przyjmuję
Natomiast oczywistym jest to, co pan powiedział w ostatniej frazie swojej wypowiedzi, że trzeba będzie w tej kadencji komisję doraźną do zmian statutu powołać, ale myślę, że ten urobek z ostatniego roku będzie wykorzystany. Aktualnie Rada Prawna nad tym pracuje. Jak wszyscy wiemy, statut to jest taka mała konstytucja naszej lokalnej wspólnoty terytorialnej i zalecenia legislacyjne są proste. Nie powtarza się zapisów wynikających z ustaw wyższego rzędu. W naszym przypadku kluczową ustawą jest ustawa o samorządzie gminnym. Nie powiela się tych zapisów, ale też nie tworzy się zapisów, które są sprzeczne z prawem lub są niejasne. Konstytucja ta lokalna powinna być też klarowna, bez żadnych interpretacji. Wszystko powinno być dokładnie, jednoznacznie interpretowane przez każdego czytającego. W takim kierunku te prace idą, myślę, w najbliższym czasie. Ta komisja wyraźna na jednej z najbliższych sesji zostanie powołana, a w tym czasie mam nadzieję, że prawnicy już przygotują taką wersję, że można było poprzez radnych spojrzeć na to i dobrać czasu na to jednej z kolejnych najbliższych sesji przyjąć. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu sprawy różne. Sprawa różne. Pierwsza informacja dla pani i panów radnych. Oświadczenia majątkowe. Proszę, może jeszcze nie dzisiaj, ale w ciągu najbliższego czasu u pani Ewy pobrać drugi i to oświadczenie w jak najszybszym terminie złożyć. Druga sprawa, proszę przewodniczącej komisji, ponieważ szanowni przewodniczący komisji, o zapoznanie się z planem pracy komisji do końca tego roku i przygotowanie planu pracy, tak żeby się na grudniowej sesji mogli przyjąć plan pracy poszczególnych komisji na rok 2019 i jednocześnie przygotujemy też plan pracy Rady Miejskiej na rok 2019 i przyjmiemy go uchwałą w grudniu 2018 roku. Czy inne pytania? Proszę bardzo. Ponieważ za chwilę pan panie przewodniczący dojdzie do punktu 16, to pozwólcie szanowni państwo, że powiem kilka słów. Po pierwsze, dziękuję za dzisiejszy przebieg sesji. Mimo pewnych niuansów, pewnych nieścisłości, to przebieg sesji był bardzo sprawny. Dziękuję radnemu Sejmowi, panu Truszkowskiemu za tym część pierwszą prowadzeniu sesji. Gratuluję wszystkim, którzy ubiegali się o funkcję. Gratuluję panu przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu, szefom wszystkich komisji. Szanowni państwo, doskonale o tym wiecie, że kadencja miniona zgodnie z polskim prawem upłynęła 16 listopada. Mieliśmy piękną, uroczystą sesję z udziałem pani przewodniczącej Iwony Parzyszek jeszcze, kiedy zamykaliśmy tamten drogę i te od 16 te kilka dni jestem pewien okres, gdzie ja administruję gminą na mocy ustawy, tak jak w całej Polsce wszyscy wójtowie gminy szyły. A dzisiaj w pewnym sensie po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze i złożeniu ślubowania, tak jak państwo składają ślubowanie i jesteście pełnoprawnymi radnymi przedstawicielami naszej wspólnoty samorządowej, tak również ja już trzecią kadencję jestem pełnoprawnym burmistrzem z tytułu wyboru, wolą głosujących mieszkańców, biorących udział w wyborach wspólnoty terytorialnej i gminy Zalewej. Chciałbym w tym momencie po pierwsze serdecznie za to zaufanie, za ten wybór już po raz trzeci całej społeczności naszej gminy podziękować. Jestem przekonany, że 15 radnych, które dzisiaj obecny, to jest drużyna, która dokładnie, mówiąc słowa ślubowania, wie, że chcemy po prostu zgodnie z prawem służyć społeczności naszej gminy. Ze starej kadencji tutaj obecnych na sali jest 10 radnych, a piątka osób, która weszła do rady, to są również znani społecznicy, byli radni, mieszkańcy naszej wspólnoty, którzy wszyscy są tak samo jak my członkami wspólnoty, ale do tej pory mają jeszcze obowiązek reprezentować całość gminy. Wiem, że cała piątka radnych
doskonale jest zorientowana w problematyce społecznej i w potrzebach rozwojowych naszej gminy. Także ja jestem ogromnym optymistą, że z całą piętnastką będziemy to, co mi się udawało przez 8 lat robić z poprzednimi drużynami, będziemy konsekwentnie dla naszej wspólnoty samorządowej realizować. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zaczynamy od dzisiaj nową kadencję, najbliższe 5 lat. Będziemy służyć naszym mieszkańcom, naszej społeczności. Na miarę posiadamy wiedzy, umiejętności, doświadczenia i myślę, że to jest głos, który Państwo również, wszyscy, cała piętnastka radnych, tak samo na te problemy nasze patrzy. Ogromnie dziękuję i zaczynamy. Dziękuję pięknie. Wszystkim. W tych sprawach różnych, Panie i Panowie Radni, ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Czy może ktoś, proszę, z gości zaproszonych, proszę kolegę Pana Radnego Powiatu Bielskiego, Andrzeja Dawida. Pozwólcie Państwo, że zabiorę głos. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Chciałbym Wam serdecznie pogratulować wyboru. Na pewno to jest 5 lat kolejnej pracy i to ciężkiej pracy, a jako wybrani do Rady Powiatu Iławskiego, tutaj obecny Mariusz Kupczyński, ja Andrzej Dawid, tej kadencji, szóstej kadencji, chcielibyśmy nie pozostać tylko biernymi tutaj członkami tej społeczności, tylko chcielibyśmy czynnie uczestniczyć także w życiu i przekładać to, co się dzieje tutaj w Zalewie, przekładać na sprawy wyżej, czyli na powiat. Także zapraszam Pana Burmistrza, zapraszam Pana Radnego, Państwa Radnych do współpracy z nami. Myślę, że wypracujemy, jak to miałoby wyglądać, ta współpraca z Panem Burmistrzem i z Panem Przewodniczącym, że na wszystkie interpelacje Państwa będziemy starali się na poszczególnych sesjach szczegółowo odpowiadać. Natomiast jeżeli Państwo już znacie nas i wiecie, co sobą reprezentujemy, możemy powiedzieć, że na pewno będziemy dbali o gminę Zalewo, nie tylko w powiecie iławskim. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Ja również chciałbym się przyłączyć do słów mojego przedmówcy, pana radnego Andrzeja Dawida i również pogratulować wszystkim Państwu wyboru, życzyć bardzo dobrej i owocnej pracy na rzecz gminy w Zalewo i również jak najbardziej życzyłbym sobie tego samego, żebyśmy zgodnie współpracowali na rzecz dobra naszej gminy w powiecie Iławskim. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawach różne? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że wyczerpali się porządek dzisiejszych obrad, zamykam pierwszą sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Dziękuję bardzo.